Znajdujemy się w samym centrum magicznej oazy. Ta energia dzisiaj staje do Twojej dyspozycji. Czysta, świetlista, pełna słońca. Tego, co dobre i pozytywne. To negatywne, ta ciemność, mrok, znajduje się dalej. Ty możesz to słyszeć, Ty możesz to widzieć, ale to nie ma z Tobą nic wspólnego. Czystość, świetlistość, pozytywne wibracje, wiara w siebie, wiara w Twoją siłę, wiara w Twoją moc jest w Tobie. Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co dzieje się po Twojej prawej czy lewej stronie. Tak jak nasze dzisiejsze spotkanie, jesteśmy w samym środku bezpiecznej, magicznej oazy. Wszystkie istotki są tutaj pod moją opieką, są strzeżone i chronione i mogą rozwijać się w pełni. I takie słońce, jak dzisiaj to słońce, które towarzyszy nam na naszym spotkaniu, rozświetla wszystko we mnie, wokół mnie, w moim najbliższym otoczeniu. Naturalnie, aktualnie mamy taką czy inną sytuację. Globalną świadomość. Tak jak mówiłam już wcześniej, ciemno, ciemniej i coraz ciemniej. Ale to jest na zewnątrz. Magiczna oaza ma wyznaczone granice i wszystko to jest na zewnątrz. Ja to widzę, ja to słyszę dokładnie w tym momencie. To wszystko, co się tutaj dzieje. A wiesz, co tutaj się dzieje? Mamy w tym czasie nie tylko taką ciemność globalną, ale mamy również sezon zabijania. Ty dobrze wiesz, o czym mówię. Więc wszędzie są myśliwi, wszędzie są psy, wszędzie jest przemoc, ciemność i czarność. Ale to jest poza granicami magicznej oazy. Dlaczego o tym mówię? Bo nasze dzisiejsze spotkanie pozwoli Ci stworzyć taką właśnie oazę. Pokoju, równowagi, takiej jasnej i pozytywnej energii w Twoim sercu, w Tobie. I niezależnie od tego, gdzie jesteś, z kim jesteś, co się dzieje, to ten spokój, światło i zaufanie będzie w Tobie. Naszym dzisiejszym przewodnikiem naszego dzisiejszego 136 spotkania jest bardzo wyjątkowe zwierzę mocy, z którym spotkaliśmy się już wiele, wiele miesięcy wcześniej, a dzisiaj mamy kolejny próg wtajemniczenia, kolejny etap. To jednorożec, który pomoże Ci w oczyszczeniu wszystkiego w Tobie, wokół Ciebie, by stworzyć tą świętą przestrzeń w Twoim sercu. I drugim przewodnikiem jest Feniks. Czyli ten magiczny, mistyczny, mitologiczny ptak, który odradza się z popiołów, który jest symbolem wytrwałości, wytrzymałości. Z jednej strony ta energia jednorożca jest w Tobie, bo ta czystość Twojej duszy jest głęboko zakorzeniona w Twoim sercu. Może tylko należy przywołać tego przewodnika, aby oczyścić ten kanał, który łączy Cię z energią wyższą, z energią źródła. I również ta energia Feniksa jest w Tobie, bo masz za Tobą już mnóstwo ciężkich sytuacji. Droga przez pustynię, w chłodzie, głodzie, może pragnieniu. I takie sytuacje jeszcze będą przed Tobą, bo mamy teraz taki, a nie inny czas. Trudny. Ciężki czas, gdy wszystko stawiamy pod znakiem zapytania, gdzie może nie wiadomo jak dalej. Coś starego się kończy, to już nigdy nie wróci. Coś nowego się zaczyna, jeszcze nie wiadomo co i mamy najbardziej może negatywne wizje tego wszystkiego, co przed nami. Pamiętaj, właśnie Feniks będzie Ci w tym momencie tym przewodnikiem. Wszyscy mogą być zagubieni, wszyscy mogą tracić orientację, wszyscy mogą nie mieć nadziei, ale Ty jesteś jak Feniks. Odradzasz się z popiołów za każdym razem. Każda trudna sytuacja, która miała miejsce w Twoim życiu, wzmocniła Cię i dzisiaj jesteś już z większą siłą, z większą mocą i z większą wytrzymałością.
i każda kolejna trudna sytuacja z pomocą Feniksa będzie takim właśnie etapem. Ciężko, trudno, mimo tego odradzam się z popiołów w jeszcze większej sile i w jeszcze większej mocy do działania, realizacji moich celów i misji mojego życia, mojego powołania tutaj na Ziemi. To przesłania naszego dzisiejszego spotkania. Rozpoczniemy je jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego Słońca z tą energią Słońca, która jest przede mną i wokół mnie. Oczyszczenia, podwyższenia wibracji, by przygotować wszystko w Tobie na przyjęcie tych dokładnych wskazówek, dokładnych przesłań na ten czas, ale również na ten czas, gdy wrócisz po jakimś czasie do 136 ceremonii.